związane z działającym przy Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz siódmy w tym roku, 21 kwietnia, w siedzibie swojej przy ulicy Ostrowskiego 22, organizuje targi pracy. W różnych targach weźmie udział 26 wystawców z całej Polski. Są to duże firmy, takie jak Bank Zachodni, takie jak Aviva, bądź call center z Wrocławia. Oprócz tego będą też firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Tegorocznym targom, jak w ubiegłym roku, towarzyszy oczywiście debata. Tematem debaty jest Europejski Rynek Pracy, wyzwania dla pracowników, pracodawców Dolnego Śląska. Na naszej debacie mamy wiele znakomitych gości. Na przykład pani poseł Lidia Geringer de Oudenberg przysłała nam nagranie audiowizualne, które nagrała specjalnie dla nas z Parlamentu Europejskiego. Oprócz tego naszą debatę zaszczycił swoją obecnością pan Janusz Dziewit, prezes Zarządu Dolnośląskiego Regionu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, na przykład pan Franciszek Robert Zięba, prezes Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska oraz pani Beata Zmarzły, CLB Jobs. Zdecydowałyśmy się opowiedzieć o jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w przeciągu 4-5 lat, a mianowicie o sektorze zintegrowanych centrów usług wspólnych, tak zwanych shared servicesach i BPOS-ach. Chciałyśmy przybliżyć tutaj strukturę i skalę działalności przede wszystkim tych instytucji na terenie naszego kraju, jak i również na terenie naszego województwa dolnośląskiego. Mam nadzieję, że przekazałyśmy też kilka cennych informacji na temat tego, czego oczekują pracodawcy, jakie języki w tym momencie są najbardziej pożądane oraz odnośnie lokalizacji, bo nie można ukrywać, że relokacja w tym momencie również wchodzi w grę. Przede wszystkim należą się wielkie podziękowania kierownictwu uczelni, że myśli w kategoriach przedstawiania studentom swoim i myślę, że również ze środowiska wrocławskiego możliwości zawodu czy możliwości kształcenia się w zakresach, które są przydatne dla gospodarki. Brak takich targów, które nie są jeszcze popularne, powoduje, że młodzież się dowiaduje albo pocztą pantoflową, kolokwialnie mówiąc, albo z środków masowego przekazu, które mówią w sposób dość ogólny, niekonkretny. Natomiast tu targi dają możliwość, że możemy się spotkać, proszę Was, z jedną czy drugą, trzecią instytucją, zapytać, w jakim kierunku, jaki to zawód, a czego wymaga, a jakie są oczekiwania, jakie predyspozycje. I myślę, że jest to bardziej przybliżenie dla studentów, w tym przypadku już konkretnie to mówimy, pewnej problematyki, której być może nie zdają sobie sprawy, że ona ich dotyczy.